Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Z tej strony najlepszy team testerów kempingów ever, czyli Michał i Ola. Jesteśmy teraz na kempingu Weekend prosto nad Gardem. Idziemy go przetestować i pokazać Wam, co tutaj fajnego jest. Na początek zajrzymy na baseny. Tu jest duży basen pływacki, a tam jest jeszcze brodzik dla dzieci. Zjeżdżalnia. Z miękką nawierzchnią, zarówno basen, jak i zjeżdżalnia. Dzieciaki się tutaj świetnie bawią, naprawdę sama mam ochotę zjechać, zresztą widzę, że niektórzy rodzice też. Więc pod pretekstem zabawy z dzieckiem zjeżdża się tu też na zjeżdżalni. Dobrze, nie sika. Choć może też trochę. No, to zdecydowanie jeden z basenów z najpiękniejszym widokiem na Gardę. Na kempingu jest kilka placów zabaw, takich niewielkich, natomiast jest też taki świetny Adventureland, w którym są trolki, w którym jest świetna długa zjeżdżalnia, jakieś zwierzęta. Właśnie tutaj w tej chwili jesteśmy i powiem Wam, że jest super. I oczywiście jest za darmo. Małpiszony tu wiszą, są zwierzęta. Naprawdę świetnie. Bujaj się, gościu. Wchodzę z opon. Jak jesteście fanami fitnessu, porannego joggingu bądź ćwiczeń na świeżym powietrzu, to tutaj jest taka niewielka siłownia z widokiem na Gardę. Daj, raz, dwa, ćwiczymy. Idziemy teraz na plażę. Zejście jest dosyć strome. Mało wygodne na pewno dla wózków dziecięcych, więc weźcie to pod uwagę, jeżeli macie maluchy. Nie wiemy jeszcze, jak daleko jest na plaży, ponieważ idziemy po raz pierwszy. Przeraża mnie ta droga powrotna. No ale mam nadzieję, że to już gdzieś tutaj zaraz blisko i niedaleko. No niestety, albo piękne widoki, albo jest się blisko jeziora. Także idziemy, zobaczymy. No dobra, zeszliśmy. Ta droga jednak nie jest jakaś bardzo długa. Na końcu kempingu jest bramka, która ma swój kod. Musicie zapamiętać ten kod, wbić go do bramki i z powrotem on również otworzy Wam wyjście. Dawaj! I wychodzimy. Idziemy dalej. Ale myślę, że plaża już jest tutaj, gdzieś blisko, za rogiem.
Jest plażucha. Jakaś wielka. Szału to tu nie ma, ale żeby się zamoczyć, to jest. No, plaża, powiem wam, słaba, jeśli chodzi o wejście. Właściwie niemożliwe jest wejście dla dzieci, jakichś małych. Bardziej dla dorosłych, aczkolwiek no nie, też nie zachęca to. No, ale to takie kombinowane bardzo jest. Będziemy poszukać zaraz jakiejś innej plaży może, bo to naprawdę szału nie robi. Znaczy widok jest boski, nie? Ale wejście do plaży mega słabo. Jakieś 5-10 minut spacerem w stronę Salo znaleźliśmy plażę. Pierwsza plaża jest dla psów i spora tutaj czworonogów pływających. A tam dalej już są plaże, gdzie psy nie mają wstępu i gdzie można się rozłożyć. I dotarliśmy na plażę. Idziemy się kąpać. Tutaj zbiegają się dwie ścieżki. Jedna to jest ta, którą żeśmy szli przed chwilą i ona była taka średnia dla wózków. Ale tu jest druga, asfaltowa. Ona wjedzie troszeczkę naokoło, też ma podjazdy, ale już na pewno jest zdecydowanie lepsza dla wózka niż ta. Więc jak będziecie jednak z maluchami, to macie jak najbardziej możliwość zejścia bez problemu do miasteczka czy pójścia na plażę. Tylko musicie wybrać drogę taką, która biegnie przez tak zwane miejsce relaksacyjne. To jest po prostu takie zacieniona mocno ścieżka asfaltowa. A ta jest dla tych, co idą z buta. Możecie tu zamieszkać w przeróżnych rodzajach zakwaterowań. Niektóre są mega kosmiczne i później wam je pokażę. A tutaj możemy sobie zobaczyć na takie standardowe domki. Tarasem. Ten kamień w ogóle jest bardzo ukwiecony. To jest mnóstwo kwiatów. O, a tak wyglądają domki. I mają taki widoczek. Tutaj znowu jest, tak, są takie domki z werandą, a po drugiej stronie są glampingi. Jakiś taki malutki, chyba z jedną sypialnią tylko. Ślicznie tu jest. To, co jest też ważne, nie ma tu ruchu samochodów. Samochody parkuje się w osobnym miejscu. Na parkingu takim centralnym. Chciałam wam pokazać, jakie tutaj są kapitalne różnego rodzaju zakwaterowania. To jest na przykład taki namiot, który na dole ma po prostu kuchnię i jadalnię, a na górę się wchodzi, żeby się przespać. Także całkiem spoko. To jest inny rodzaj zakwaterowania. To są takie namioty. Ni to namiot, ni to domek. Natomiast ten jest cudny, zobaczcie. Z tarasem. Drewniany. On ma 3 sypialnie. Na dole kuchnię. Świetny jest. I tutaj są sypialnie. Zajrzymy sobie do takiej sypialni. Ekstranie. Z wentylatorkiem. To trochę do gorąca. Ten drewniany domek ma też, zobaczcie, prysznic i toaletę. Na pewno ma luksus. Fajnie ma w tym domku. Fajny. Bardzo, bardzo pomysłowy. W ogóle ten kemping jest piękny, wiecie? Taki ukwiecony, te alejki.
Są takie kolorowe, naprawdę ślicznie tu jest. Nawet mobile homey są kolorowe. O, dokładnie tam są mobile homey. I parcele też są spoko, są pod takimi drzewkami oliwnymi. Wczoraj była burza, więc trochę nam tych oliwek spadło na samochód. Ale raczej jakaś część parceli jest w cieniu, nie za dużym. Teraz wam pokażemy naszą parcelę. Ale gdzieś tam auto można pod drzewem postawić. O, zaraz będzie nasza i nasze auteczko sobie stoi w cieniu. Pod oliwką. Oliwą. Oliwą. Drzewkiem oliwnym. Jest kilka miejsc tutaj, gdzie znajdują się parcele. Kemping położony jest tarasowo, więc możecie trafić nawet na takie cudo. Z widokiem na jezioro. Maskotką kempingu jest pies Spotty. Tutaj jest akurat Spottyland, czyli takie miejsce do zabawy dla dzieci, czyli po prostu plac zabaw. A tutaj jest taki Spottyland wewnętrzny, gdzie odbywają się animacje w razie niepogody. Jest to taki też plac zabaw dla maluszków z kulkami. Więc też możecie sobie tu wejść. Teraz jest zamknięte, bo jest siesta. Możecie pograć w ping-ponga. A tu jest taki niewielki salon gier dla dzieciaków. Nie tylko, można w bilarda pograć w piłkarzyki. Tu jest restauracja. Tam jest scena do animacji. Właśnie w tej chwili odbywają się jakieś próby. Może taką będę sobie opowiem wam. I właśnie jest taka animacja, gdzieś na koniec taki pokaz, w czasie którego tańczą wszyscy pracownicy tego kempingu. To znaczy zarówno animatorzy, jak i osoby z barów, z restauracji, ratownicy, panie z recepcji. Takie złote rączki tutaj, panowie, którzy naprawiają wszystko. Panowie z obsługi, więc strasznie fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć jakby finałowy występ, czyli taką wieczorną animację, gdzie będą właśnie to tańczyć. Mam nadzieję, że uda nam się wam to pokazać, bo muszę ich zapytać, na kiedy to przygotowują. Ale bardzo sympatyczny pomysł. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Oni bawią się świetnie na tych próbach i myślę, że spodoba się to tutaj klientom. Muszę wam jeszcze powiedzieć o pomyśle na animację. Tutaj jest Spotty Club, jest bardzo dużo animacji dla dzieci. I za każdy udział w animacjach dzieciaki dostają pieczątki. Jak uzbierają ich 16, to idą do recepcji po prezent, niespodziankę. Prezentem, niespodzianką są takie bransoletki ze Spottym w różnych kolorach, można sobie wybrać. Ja mam tutaj, mogę pokazać jeszcze. Michał ma tutaj całą kolekcję. Bardzo miłe i sympatyczne dzieciaki biegają z tymi kartkami, słuchajcie, na każde animacje, naprawdę świetne to jest. A rodzice po prostu w tym czasie sobie siedzą, bo po kempingu dzieci mogą sobie bezpiecznie biegać. Więc idą na animacje, na jakieś zawody sportowe, na mini disco i zbierają pieczątki. Fajne. Takich 16 pieczątek nie jest trudno uzbierać. Jeżeli jesteście parę dni na kempingu, to bez problemu będziecie mieli czas, żeby... Dzieci będą miały czas, żeby takie... stempelki pozbierać i zgarnąć nagrodę, pamiątkę. To jest właśnie to, co ćwiczyli, co wam wcześniej pokazywałam. Teraz jest wieczorne przedstawienie.
wieczorny spacerek po kempingu, restauracja, lodziarnia. Scena Walt Disney. Scena animacji. Nad gardą, nawet nocą i przy zbliżającej się burzy jest cudnie. Pamiętacie taki odcinek, gdzie Reksio zapraszał do swojej budy i to był tylko jeden, jedyny? No to my was teraz zapraszamy do naszego Campverso, czyli naszego przerobionego samochodu na kampera. A zmusiła nas do tego pogoda, ponieważ nad gardą rozpętała się burza i deszcz. Co najgorsze... Ja pobiegłem do sanitariatów, byłem cały suchy, a wróciłem cały nogi. Leje strasznie. A co najgorsze, to to, że nie widać nigdzie skrawka jasnego nieba, więc zapowiada się, że spędzimy sobie tutaj, grając w karty, w planszówki, oglądając filmy i bajki, dobrych kilka godzin. Mamy tylko nadzieję, że dostarczają pizzę na parcele 44, bo nie chce nam się nosa wyściubić. Dobre, nawet na paręnaście godzin. No, to my czekamy na lepszą pogodę. Poczekamy sobie troszkę. Poczniemy od upałów. Takie mamy klimaty na wakacje. Nasz namiocik stoi w wodzie. A my będziemy zaraz pływać w łóżku. A myśmy łóżko wodne? Nie. My na szczęście nie zamykniemy. No i jak zwykle zaglądamy do toalet. A tu mamy chyba umywalki i prysznice. O, bardzo w porządku. O, jakie fajne zdjęcia. O, możecie sobie się kąpać i podziwiać Malczyzinę, to jest akurat nad kartą. O, tam też Gardone Riviera i Sirmione. No, fajnie. Zobaczcie sanitariaty dla dzieci. O, zapierdział coś. Ale są urocze, ale najbardziej nam się podobają słonie. Tak. Zobaczcie. To zaprezentujesz słonia? Pierdzą te zwierzęta. O. Ile ci woda zasłania ciepła. Jest gorąca. A tutaj jeszcze są toaletki takie małe. Wanienka. I taki prysznic. No fajne, fajne. Fajne są. Całkiem spoko. Tutaj możecie sobie wyprać albo o, widzicie, jest taka lodówka też. Możecie sobie schować na przykład wodę, jak nie macie swojej własnej lodówki. To tutaj możecie skorzystać, po prostu wrzucić swoją wodę, jak nikt nikomu tam nie zabiera. Mamy tutaj po 5 euro jest pranie i suszenie. Końce takie specjalne, że to kupuje się na recepcji. No i jeszcze możecie wyprasować, jakby coś mi potrzeba. Ale to z tą lodówką bardzo fajny pomysł. Nieduży koszt dla kempingu, a naprawdę pewnie klienci w obecnych upałach 40-stopniowych to doceniają. A tu jest jeszcze taki plac zabaw przy toaletach, więc jak wy się kąpiecie, to dzieci mogą sobie posiedzieć w domku albo pozjeżdżać. To jest recepcja. Tutaj dokonujecie check-inu, check-outu i pytacie o wszystko, o co chcecie zapytać. Samochód parkujecie na parkingu kempingowym. Jest jeszcze jeden taki, który jest zamykany na noc. Można tutaj wyjeżdżać do 23. Bardzo często spotkacie tutaj taki znak, zakaz jazdy na hulajnodze czy dyskorolce. Nie wynika to z tego, że ktoś nie chce, żeby dzieci tu jeździły, ale z tego, że jest tutaj bardzo stromo
miejscami byłoby to po prostu niebezpieczne. W miejscach, gdzie jest płaski teren, to dzieciaki mogą bez problemu jeździć. Natomiast tutaj, to jest akurat główna droga, jazda na hulajnogach jest zabroniona. Do tego są hopki, można nie wyhamować, więc może być problem. Natomiast tam na wprost, kiedy już jest tak płasko, to już można sobie pośmigać. Przyszliśmy już na pożegnalne lody na kempingu weekend. Chcieliśmy wam powiedzieć, że spędziliśmy cały weekend. O, muza nam głosi. Spędziliśmy tutaj świetnych kilka dni. Kemping jest genialnie położony, jest przepiękny, jest uświecony, czysty. Ma dla dzieci świetne baseny. Świetny adventure park. No właściwie nie mamy się tego przyczepić. Czyste sanitariaty, świetne domki, te które wam pokazywałam są mega. No i co? I zapraszam was na camping weekend. Naprawdę, jeśli zastanawiacie się, czy spędzicie tutaj fajne wakacje, to spędzicie. Minusem jest brak plaży. Taka plaża, do której trzeba naprawdę kawałek podejść, a potem wracać pod górę. Jest to też dla tych, którzy chcą sobie tam trochę kalorii spalić. Ale możecie nadrobić na takich pysznych lodach w lodziarni. To tak. Koniecznie obejrzyjcie film Michała Cool Camping for Kids właśnie z tego miejsca. Link znajdziecie w komentarzu do tego filmu. I oczywiście inne też się podoba. A my widzimy się na kolejnym kempingu i w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa.